I zaczynamy przygodę Nasz Nowy Dom. Przez kolejne pół roku około to będzie Nasz Nowy Dom. Przedstawiam ekipę, wejście do domu. Kto pierwszy? Pani Grabowska. Pan Żbik. Daj sobie światło. Pan Żbik i panna Ki. Lecimy. Psy już zapięte, to siadaj. Nasz nowy dom. Potem go pokażemy kiedyś, nie? A więc w drogę. Witam, dzień drugi. Jesteśmy pod granicą polsko-słowacką. 7 rano, jakoś tak. Wstaliśmy o 6, ciemno było. Grzeje się. Ogrzewanie już wyłączone, ale dawało jak 102. Pierwsza noc w kamperze zaliczona. Cieplutko było, tylko bez ogrzewania. Odpaliliśmy ogrzewanie tylko na chwilę. Się nagrzało, zgasiliśmy i spać szybko pod kołdę. To spoko było, 6 godzin snu. To 6 godzin się nie grzało, teraz jest cieplutko. I stało się jak stało. Nasza kochana Lexi, wchodząc do kampera, odpaliła światła i padł nam akumulator. Artur łapał stopa i miły pan znalazł się, który nam pomaga właśnie, i ładujemy ten akumulator. Więc ruszymy dalej. Jesteśmy na Słowacji. Jedziemy dalej. Miała być ucieczka przed zimą, a tutaj zima nas złapała. Jesteśmy nad balatonem na Węgrzech i tak wygląda, jak nie ma sezonu, czyli nic tu się nie dzieje. Kompletnie nic. Tamte. Wszystko opuszczone. Restauracje. Tu jakaś wita stoi. A, kran jakiś jest. Ale wody nie ma, bo jest mróz. Jak się przejaśniło, tak wygląda wschód słońca. Żbik już wyje. Ale ludzi nie ma nadal. Weszliśmy właśnie na teren Bożonarodzeniowego Jarmarku w Zagrzebiu. To jest od 3 lat bodajże jeden z najlepszych jarmarków chyba w Europie. Dostał jakieś nagrody i dzisiaj dowiedzieliśmy się, że jest lepszy niż jarmark na przykład we Francji czy gdzieś tam w Niemczech. No, idziemy zwiedzać. Pijemy chorwacki specyfik, rakiję. Jest to coś w stylu naszego wimbru. Domowy ma tak do 60%. Ten ma tak z 40% plus minus. I jak się teraz dowiedzieliśmy, są różne rodzaje, więc zobaczymy, jak to smakuje. To zdrowie. Wimber. Mocne. Proszę popatrzeć. Ciepło. Ciepło. Ale dobre. Chcieliśmy spróbować, spróbowaliśmy. Jak? Dobre, żyję, ale bimber, bimber. Oh!
na złom. Jesteśmy w miasteczku Samobor koło Zagrzebia. Idziemy na słynne kremówki samoborskie. Takie wielkie drzewa. O, i pies sobie chodzi sam. Cześć, Misiek. Cześć, Misiek. Jesteśmy w kawiarni na samoborskich kremówkach. Są podobne do kremówek papieskich. Jest ciasto francuskie, jakiś delikatny krem, słodki, ale papieskie są lepsze. I wzięliśmy gorącą czekoladę i będziemy się delektować. I tak wygląda nasza ucieczka przed zimą, że jest zimno po prostu tutaj też. Elo, jakieś 2 tygodnie w podróży i brakło nam gazu, nie? Jest minus 5, tak około. Wszystko pozamarzane. No ale co, idziemy do jaskini, a gaz się jakoś załatwi chyba, nie? Nie wiem, jak tutaj się ogarnia ten gaz, ale wyjebany. Nie? A nie, Larysa nie jest w humorze, bo jej cały czas jest zimno, to... No, to... Życie. Paliśmy właśnie przy wejściu do jaskini. Tam mamy kampera. A tu jest wejście do jaskini. Psy są w środku i... Ten, jaki tak się nazywa. A tu jest wejście. Go, go. A, coś czytasz? No i jedziemy. Uśmiech na twarzy, ale sztuczny. Trzeba było przejść przez kogoś podwórko, dlatego żeśmy nie nagrywali. No jest bardzo zagadkowo. Czujemy się jak w pokoju zagadek albo domu zagadek, ale takim w naturze, więc jest ciekawie. Mamy za Afryką. Znaleźliśmy 2 kropki, szukamy kolejnych kropek, szlaków. Przygajnik, kropka. I tu już ktoś sobie mieszka, a tu normalnie wino chyba, tak mi się zdaje. No i tak idziemy z takiego lasu na takie chyba winiarnie pod lipą i ulica pod brzozem. Brzozem? Pod brzozą. Ty, jak to się mówi? Brzozą. Idziemy już z godzinę, ponad nawet. Niby jest znak, że szlak, ale czy to jest do tej jaskini, to ja nie wiem, bo to jest już taki szlak. No taki o. Raz przechodzimy przez asfalty, jakieś tam wioski, kawałek. Raz przez jakieś lasy, takie ścieżki szersze. No a czasami przez takie właśnie ledwo, znaczy ledwo, no to się przechodzi, nie? No ale przez takie ten, nie? Wąskie jakieś ścieżynki. No więc... A myśleliśmy, że to będzie wycieczka gdzieś na godzinę, więc nawet nie wzięliśmy nic, po prostu nic, ani jedzenia, picia. Cześć, Misiek. W środku jakiejś wioski. Normalnie telefon T-Mobile. Jest PL. Plus, nie, 2048. Doszliśmy do Samoboru i tam już nie było gdzie iść. Znaki były jakby na centrum miasta. Spytaliśmy się kogoś i poprowadzili nas w ogóle jakoś inaczej, nie z szlakami, i postanowiliśmy, że wracamy już do kampera asfaltem. I już trzeci raz jest znak, jak idziemy główną drogą już taką asfaltową, to jest ta droga, już jest trzeci znak na Grogosowa Spilija, czyli na grotę tą naszą. Więc ciekawe, czy wejście nie jest przy samym parkingu, te drzwi tam takie były. A my idziemy już chyba, no z 10 km to będzie chyba. Jesteśmy przy kamperze już tam i wydaje nam się, że wejście do jaskini
jest o tutaj. Na 100%. Tutaj się nazywa. Tak? Tutaj jest tak, a tu jest jakiś cennik. Jakaś mapa, chyba po tej jaskini. Tak, no na pewno. Jest pierwsza jakby grota i druga tam na górze, tu jakiś prowadzi ten, nie? Jest cennik, więc wydaje nam się, że to jest tutaj. Tu specjalnie jest jakby kolejka była. I tu nawet pisze coś, nie? Tak. Więc... O tu. No. Tam jakieś wina są, nie? Więc... dzisiaj rano koło tego przechodziliśmy i nie zauważyliśmy, że mieliśmy jaskinię obok siebie. A właśnie. A przechodziliśmy obok tego. Tam żeśmy szli. I pisze jak W8 jaskinia jakaś tam, nie? A my żeśmy nachodzili chyba z 10 km. 3 godziny ponad. 3 godziny po górkach i w dół i w górę. A to jest obok tutaj. No to są mistrze podróżowania, no. Tak, najlepsi. No. No. Wszystko jest pozamykane, pewnie dlatego, że jest poza sezonem, nie? No, jest grudzień. 13 grudzień. No to nam się nie poszczęściło. No, ale... Otwieraj drzwi. Nachodzone było. Nachodzone było. Jak tam nasze pieski? Dobry. Czekaj. O, Żbik czeka, Lekcji śpi. Dobry Żbik. Siema, to kolejny dzień. Wstaliśmy, 7 rano jakoś, po śniadanku i idziemy wgrać pierwszy film do internetu, go wrzucić i zapraszamy do subskrypcji kanału i kolejne filmiki już są, tylko trzeba je zmontować, tam wszystko porobić i będą już niedługo. Tak myślimy, że będzie jeden filmik w tygodniu, to co najmniej byśmy chcieli, żeby wgrywać, tylko to zależy od internetu, czy będzie miejsce, żeby go wgrać, no i czy będzie coś do wgrania, czy będzie jakiś materiał, nie? No i tutaj nasze pieski się wyciągają, za chwilę spacerek, chyba nie są jakoś chętne specjalnie na spacer, ale idziemy. No więc do zobaczenia wkrótce i subskrybujcie kanał, oceniajcie i mówcie, co tam jest źle, a co dobrze. No, elo. A to jest konstrukcja izolacyjna dla piesków mojego wykonania. Jeszcze będzie na wylotach powietrza, żeby nie leciało. Wena twórcza mnie złapała i ze stolika takiego, którego sobie kupiliśmy, był opakowany, nie mieliśmy co zrobić z opakowaniem z tekturą. No i tak zrobiliśmy, że jest tutaj. I jak wygląda, powiedzcie co wy na to. Trochę jak bezdomni, ale git.